Witam w kolejnym odcinku z gry Victoria 2 Heart of Darkness. Ostatnim odcinku się trochę zagalopowałem. No, na moją niekorzyść w sumie, bo i tak mało osób to ogląda. A tak to już z mojej jakiegoś zapychacza. Ale co po tej serii? Szczerze nie wiem, chyba dokończę Mount & Blade, ale to muszę tam po prostu, wiecie, nadobić sobie armii i tak dalej. Tego typu fajne rzeczy. No, cały czas jestem tutaj Etlia. W ogóle wy nie potraficie sobie poradzić z Etiopią? Co? To słyszę, że mi się kończą robić wszędzie tory. No. No. Aha, właśnie, Austria nie będzie po naszej stronie. Tu w sumie mógłbym zrobić fabrykę albo tory. Ale nie chcę. O kurde, Austria może być problemem. Mhm. 108 brygad i 11 tek, ale Niemcy mają 17 cały czas. Poszli tak do przodu. A nie wiem, czy dadzą sobie radę z tymi i z tymi jednocześnie. O, increase opinion. No. Aha, tutaj mam. Dobra. Increase opinion. Na cordial jesteśmy. Dobra. To was damy gdzieś tu. A was... O Boże. Do Lwowa. Co jest w ogóle Wargolem? Wielkopolskie. Jest... Aha, no. To jest tu, nie? No. To co, no to wyjdziemy od Opola do Kalisza i tak dalej. No, możemy. W ogóle co to jest za supply limit 49,92? Damn. Nie mogę tu zdobyć kolonii, bo to nie jest moje. Aha, tu. Boże, cały czas mnie źle kierowało. To sobie tu zaraz zdobię. Naval Base, Railroad i nie wiem, i Fort. Etiopia cały czas sobie z nimi daje radę. Brawo, Hiszpania. No i wygrywa nawet wojnę. Ci tutaj się biją. Ostatni po prostu region, gdzie można kolonizować. Chinese Empire cały czas jest... O, tutaj już po prostu zaczynają się westernizować. Mnie to się nie podoba. Okej. Wydał Breslau. Co by... No nic wam nie zdobył, będę potrzebował uzupełnień. Nie wiem, wejdziecie tu i zaczniecie oblegać. Generał sobie przyjrzymy. Atak 2, defense 2. Okej, dobre. Atak 3, defense 6. Tylko minus 27 morali. O damn. To jest potwór. A mam tu jakiegoś innego fajnego? Bo komputer ogólnie nie lubi atakować. No dobra. A w jakiego macie? Atak 4. Okej. Dobra, kryzys 143 dni, mi to zajmie. Miesiąc, okej. I zaraz zacznę kolejną tutaj budować, no. Budować, badać technologię. Cyk. Colonial Nation. Znaczy Colonial Nation. Po prostu Colonial Province. Nie, dobra, już nie będę nic mówił, bo się nie. Bo cały czas wychodzi na to, że się nie znam. Was. No okej, czyli podczas wojny się zdobi technologia. No chodźcie tu! Bożeż, panie, no. Nie wiem. O nie, to byście chcieli. Ale nie. Jakieś...
No jakiś fajny kre... No nie, nie mogę wam dać, bo to są moje kody, no. To wszystko, bo co wy byście mogli... Aha. Wy możecie dostać... Lativa. Gdzie jest Lativa? Tu. A to będą moje kory. Proszę bardzo. Jak sobie stworzę Polskę i Litwę. Nie mogę już, nie? Znaczy już, jeszcze. Ukrainę mogę uwolnić. Jeszcze czego? O proszę, Bulcy jest kanał. Czego, dlaczego nie? Iron Steamers, okej! Okay. Panama kanał. Balboa. Cyk. Panama po prostu. Czy zeszłeś Panamę? Showgate. O, już weszli, jaka szkoda. No to co? Co to ma niby być? No, dostajemy relacje z nimi. Nie. O! Zapomniałem! Wydatki na wojsko! Co ja zdobiłem? Brak wydatków na wojsko, o nie! Ej, bo to mnie teraz zabije. Kryzys, okej. Allenstein. Ale wy tu zostajecie. Wyjdziecie gdzie? Dobra, inaczej. 184 brygady. Fajnie. Czy do... Kto wszedł do kryzysu? Czy ja mogę sobie zdobyć... nie? A, nie mogę wzywać, bo to nie ma jeszcze wielkich wojen. No wyjdziecie ewidentnie do Opola. Tylko już mam Defense 2. No Boże! Boże Chryste, Panie! Czerwiec, co nie opłaca mi się wczytywać. Chociaż... Oni prędzej stracą ludzi, czy... ja organizację. Cyk i cyk. Bo nie, cyk? No. To papa. Dobra. Inaczej. Wchodzimy sobie. O Boże. Tu trzeba poczekać do końca miesiąca, czyli mi to zajmą. Dobra, tego to ja już tu nie będę nawet. Nawet tutaj bronił. Trzeba było się tam ustawić. Ottoman Empire. Increase opinion. Czy jesteśmy już na friendly? A dostaliśmy bana od The Russian Empire. To nie fajnie. Dobra, jeszcze inaczej. Mamy wojnę z Francją. No właśnie. Mój kochany, ile ty... Atak plus 2, jedziesz. O Boże. O Boże! O Chryste! Skąd oni tyle tego tu mają? Co to ma w ogóle być za chore gówno? Aha, fajnie, że tutaj zbudowałem armię. Fajnie, że mam tu statki. Dobra, flota.
czy wy mi dacie military access? Flota. Ma ukochana, niech tu wpłynie ich zablokować. Kolejna ukochana flota, to nic już nie zrobi z tej strony. Ta flota. Tu są transportowce i komocydery. Tu jest dużo fajnych statków i mogłoby wpłynąć na przykład tu. Gdzie jest moja armia? Aha, tu. A wy idziecie do Mariupola. Cyk. Naprawdę? Tutaj są jeszcze te hordy śmieć z 6 defensa. O Boże. A wy gdzie idziecie? Do pola. Czy wy jesteście chorzy na łeb? O Boże, ja tu w ogóle nie mam tego, no. Nie mam tu w ogóle organizacji. Okej. Tu muszą poczekać serio do końca tego miesiąca, bo będzie źle. 3. O. Jest trochę lepiej. Mam max wydatków, nie? Czemu się nie odnawiacie? Idźcie gdzieś tu, Jezus Maria, no. Czy mi się wydaje, czy oni mają już war goal? Aha, no. Tylko, że mamy 28 za bitwy. Francja... Dobra, po Francji już jest. Niech sobie okupują te zastane kolonie. Tu se pójście. A wy, do was idzie jeszcze jedna piechota i powinna być jedna kawaleria, ale nie mam jak przetransportować. Chociaż jakby, nie zaryzykuję, bo ich stacę. Albo mi się wydaje, albo to na lajcie wygramy, nie? Wyjdziecie do Bromberg, a kiedy dojście czwartego? Atak plus 4, no nie, tu by się przydał defense. Nie, nadal nie. Co, ja nie mam żadnego lidera z defensem? Boże, no. Nie mogę zrobić generała. Ajajaj. Dobra, a tu idzie... Taka dobra armia wręcz. No to papa. Wy sobie stąd idziecie. Tu jak mam? Fabryki. No nie za fajnie, tu myślę, gdzie mam dwie tory budowały się. Okej. Dobra, jedziemy dalej. Musiałbym dojść tutaj. Żeby po prostu zająć im stolicę, to od razu dostajemy tam milion world score'a, nie? Oni się nie chcą w tą, bo nie wiem czemu nie dostają morali i tak dalej. Gdzie moja flota? Tu. A gdzie jest ich flota? Gulf of Finland. Gdzie to jest? Tu. Jaka szkoda, jakbym tam wpłynął. Czy ja mam wydatki na floty podniesione? Nie. To by się przydało w sumie, jakbyście wpłynęli z powrotem. Poczekali do końca miesiąca. Okej. Badamy dalej. Cyk. O, bitwa tytanów. Gdzie? Aha, tu. Ojej. Jak? Panie. Co tu się odwaliło za przeproszeniem? Chyba, że dostali posiłkę, ja nawet nie zauważyłem. Iście ich tu rozwalić. Dacie radę, nie? No musicie. Dobra, jak tu nasze armie? Spoko. Wejdziecie do Mariupola.
Coś są... Plus 6 defensa, pozdrawiam. No chodźcie. Czekam. Aha, oni mają to, czego ja nie mam, czyli opłaconej armii. 1600 do 4000. Powodzenia. Już widzę, jak zwyciężają. Gdzie? Aruhkuvu. Do... Co? Dorwali mi jeszcze tą... No nie, się nie odzywam. Dorwali mi jeszcze tą armię i do zera ją rozwalni. Przepraszam bardzo, ale już wygrywamy tą wojnę i to bardzo. Czego wy jeszcze tu niby chcecie? Nie wiem, czy komp jeszcze widzi tu jakąś szansę na wygraną. Ja bym jej nie widział. Gdzie jest moja organizacja? Co jest z wami nie tak? Co jest z wami nie tak? Mam max wydatków na armię. Przecież ta armia się teraz do niczego nie daje, nie wiem, idźcie gdzieś tu. No wy zaraz też nie będziecie się do niczego nadawać. O, wygraliśmy chociaż coś. Nie wiem, co się stało z tą armią. Tu gdzieś to było chyba, nie? Nie. Tu, reinforcement plus 5%. To by trzeba zbudować, bo to zbudować, wybadać. Bo to, co się dzieje, to jest po prostu jakiś żart. Totalny. Tak. Od razu, dobra. Ale nie... To, co się w ogóle stało teraz, to był jakiś bardzo nieśmieszny żart z tymi tutaj, po prostu z tą organizacją, nie? Że moje armie były rozwalane w pył od razu. Tu jeszcze ich prześcignęli w tym wyścigu koniem. Czy możecie tu przejść? Francu, daj mi militar, jak no, wyśmiecie. A co jakbym zdobył jeszcze... Na przykład declared war i... Aha, we have troops in the borders. Okej. Bo kordę to mogę sobie zawsze wpowiadać. Czy ja mogę zdobyć już... No, nie, nie mogę, by mi się pojawiło, ale dobra. Iron Steamers by mi się jeszcze przydało. Żeby zdobyć kanał sueski. A spróbujcie mi się nie odnowić, nie? Okej. Nie obchodzi mnie to, szczerze. Residency. No. I co, i te... Nie, no nadal mają... Znaczy, tu jest niby spoko, nie? Ale tutaj ta organizacja... Po prawej... O co chodzi? Faktorie. Znaczy, faktorie. Fabryki, Boże. No nie wygląda to najgorzej. Kledźmenowie, no to was jest już za dużo już. Kletkowie. No nie zauważyłem, co to było. Anarcholiberałowie, aha, okej. Okay. To fajnie. Jingoizm. Aha, czy jak najmniej antymilitary. Dobra, już możemy zejść z tych wydatków na flotę. Na wojsko też. Nie, tu wam mogę... Nie, do zera to nie. Tak wam mogę zjechać, tak nawet. O Jezu.
W ogóle trzeba przegrać wtedy z Belgią, czy z kimś. Czy z Austrią chyba. Aha, tu. Dobra, czaję. Nie, nie mam słów na to, nie? Co tu się wydarzyło? Jedynie słów mam na to, nie? Że to jest jakiś żart. To mało śmieszne. Gdzie jest moja flota transportowa? Muszę, że to będzie to. To jest pierwsza flota niby. Gdzie to się zmieniało? Tu nie. Okej. Co zmieniłem nazwę transportową, żebyś tego nie szukać. Tu. Już nie tu. Wy to byście się przydali. Tu. Tu. A teraz sobie zbudujemy port. I jeszcze jeden. W sumie jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Gdzie tu jeszcze są? No i tu. Tu? Nie, tu już jest. A tu? Tu? Może tu? Nie. Tu się robi. A tu? O, na szczęście mi tego nie oblegli. Chingoism. I właśnie, też mechaniką wielkich mocarstw jest to, że na przykład możemy w Krakowie budować sobie tory i fabryki, co nam poprawia oczywiście z nimi relacja, także zwiększa nasz industrial power. Tu już mi budują tory. Mhm, no tutaj może w sumie pomogę. Jak jest w tym sens, jak sam mogę zrobić to wszystko jednym kliknięciem, a tak już na przykład brakuje im 200 funtów, zamiast wydać 2000 wydam 200, bo im pomogę, nie? Cyk. Brakuje 300. I jak wszystko poszło? Aha, od razu się pojawiły milion innych projektów, tak? No. No ale przynajmniej po prostu my nie musimy wydawać, nie? W Hiszpanii możemy budować. Niepotrzebny. A Brazylia w czyjej strefie? Aha. Transportówka dostaje attrition. Musimy sobie zbadać trochę. Na supply range. W ogóle flotę musimy pobadać. Wy moja kochana Persja? Jak tam u was? Aha, cały czas mnie tutaj banują, okej. A w... Może Ottomanów? Cały czas. Moralizm. W ogóle jest też taka taktyka, żeby co chwilę wywołać wybory, żeby na daną ideologię wepchnąć naszym tutaj. Czemu nie jesteśmy w sojuszu? A z jakiej racji? Protekcjonizm. Widzicie, tutaj jest, że 20% osób w całym tym regionie będzie za tym, nie? Oczywiście tam będzie jakieś militancy, nie? Dalej. Jacy Great Power Allies? Czemu mi z nimi wypadł sojusz? Ja nie mam żadnych Great Power Allies. O co wam chodzi? What the fuck? Jeszcze mi z nimi spada tak... Co jest? O co tu chodzi? Jacy Great Power Allies? Dobra, to jest... na razie kończymy. Będzie o wiele krótszy niż poprzedni, no ale tak, takie powinny być, około 25 minut. Zresetuję sobie grę i pewnie będziesz w porze z tym, no bo... No niepodobne, żebym
Nie wiem, tak sojusze tracił. O co tu w ogóle chodzi? Dobra, ja się z wami żegnam, cześć.